mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak. Witam Państwa bardzo serdecznie w BookTube. Rzadko w BookTube mówię o książkach dla dzieci, a tymczasem to właśnie ich niewinność, ich wrażliwość na piękno, dobro, prawdę jest coraz częściej dziś atakowana. Także poprzez książki, które zamiast uczyć je, po prostu dzieci psują. Psują ich gust, ale psują przede wszystkim pod względem moralnym. Rodzice naprawdę muszą uważać, co kupują swoim pociechom. Mówiłem już kiedyś, że w Stanach Zjednoczonych rodzice walczą z pornografią w szkolnych bibliotekach i to nie jest wymysł jakiegoś zacofanego katola, ale ponura rzeczywistość. Dzieci oswaja się z dewiacją już od najmłodszych lat. Czym bowiem jest czytanie książek w bibliotekach i szkołach przez tak zwanych drag queen? Fala zepsucia zalewa również Polskę coraz bardziej, a wszelkie tamy i bariery są usuwane niestety przez rządzących, którzy przypuszczają też atak na chrześcijańskie i narodowe dziedzictwo zarówno w szkołach, jak i muzeach w skali, jakiej nie widzieliśmy od czasów komuny, a być może nawet w czasach samej komuny. W tej ponurej rzeczywistości na szczęście wciąż są wydawnictwa, które promują piękno, prawdę i dobro w publikacjach dla dzieci, łącząc to z wpajaniem najmłodszym czytelnikom patriotyzmu i przedstawianiem im chrześcijańskich postaw i wzorów moralnych. Dzisiaj chciałbym zarekomendować Państwu kilka takich wybranych i naprawdę godnych polecenia publikacji z WDS, czyli z wydawnictwa diecezjalnego i drukarni Sandomierz, które ukazały się w ciągu ostatnich kilku lat. Może wakacje to dobry czas, by takie książki z dziećmi poczytać. Próbuję się okroić naszą historię z postaci i wydarzeń dla niej ważnych i bez których nie sposób zresztą o Polsce mówić, ani jej zrozumieć. Dlatego warto kupić i czytać z najmłodszymi o umiłowaniu ojczystego kraju dzieciom Ewy Skarżyńskiej z ilustracjami Kazimierza Wasilewskiego. Ta bajecznie ilustrowana publikacja zawiera też zdjęcia i reprodukcje wybitnych malarzy. Autorka, prowadząc młodego czytelnika przez dzieje Polski po czasy współczesne, swą opowieść dodatkowo uzupełnia wierszami, fragmentami utworów i tekstów wybitnych polskich twórców. Ta książka, a właściwie księga, z pewnością zapadnie wielu młodym czytelnikom w pamięć, ożywiając ich wyobraźnię, zainteresowanie historią, a także pięknem w postaci wybitnych dzieł sztuki i literatury. A jeśli chodzi o wybitne postaci z historii Polski, to godna rekomendacji jest również druga książka Ewy Skarżyńskiej z ilustracjami Pawła Kołodziejskiego, z której młody czytelnik dowie się o tak wybitnych i różnych postaciach, jak m.in. kardynał Stefan Wyszyński, Zawisza Czarny, Władysław Łokietek, Wiktoria i Józef Ulmowie, Danuta Siedzikówna, Henryk Sienkiewicz, rotmistrz Witold Pilecki, Cyprian Kamil Norwid, Józef Konrad Korzeniowski, Artur Grodger, Jan Karol Chodkiewicz, święty Maksymilian Maria Kolbe i wielu, wielu innych. Każdej postaci poświęcona jest jedna strona tekstu, której towarzyszy pełnostronnicowa ilustracja Kołodziejskiego. WDS ma też do zaproponowania pięknie ilustrowaną klasykę literatury, także literatury dla dzieci. I należy tutaj zwrócić uwagę m.in. na Powrót taty Adama Mickiewicza, ponownie z ilustracjami Kazimierza Wasilewskiego. Można wręcz powiedzieć, że to kwintesencja piękna, prawdy i dobra poprzez dziełko polskiego wieszcza, a także poprzez wspaniałe ilustracje współczesnego artysty. Z kolei bajki i opowiastki z morałem w opracowaniu Ewy Skarżyńskiej i nietuzinkowo i pięknie zilustrowane przez Urszulę Rychlińską to zbiór wierszy dla dzieci autorów z różnych epok.
Książka, która ponownie będzie kształtować zarówno zmysł estetyczny, jak zamiłowanie do polskiej tradycji literackiej, świadomość, że dawni autorzy też mieli nam coś ważnego do powiedzenia. A są tu utwory m.in. Aleksandra Fredry, Ignacego Balińskiego, Ignacego Krasickiego, Marii Konopnickiej, Władysława Bełzy i Henryka Sienkiewicza. I zakończmy ten krótki przegląd pięknych książek dla najmłodszych jeszcze jedną publikacją, wspaniale ilustrowaną przez Marcina Strzembosza, tym razem dedykowaną Matce Bożej. Tej właśnie Pannie Najświętszej, której wizerunki bezkarnie bezcześci się w dzisiejszej Polsce, a to przecież nasza królowa. To zbiór wierszy i opowiadań księdza Jana Twardowskiego, Niezwykła królowa, rozmowy o Matce Bożej. Wpojenie od najmłodszego szacunku dla Najświętszej Panienki to wpojenie szacunku dla każdej kobiety, a przecież tego ponoć domagają się feministki. Dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu BookTube. Z Panem Bogiem! Jeszcze nie do końca koniec, jeszcze parę słów na zakończenie, tym razem zamiast na początku, na końcu. Jak już mówiłem wielokrotnie, te programy BookTube, które ukazują się na moim prywatnym kanale, to programy, które już zostały nadane na kanale PCH24TV w ramach programu Kultywator. Tutaj natomiast można je za zgodą redakcji PCH24TV oglądać osobno. I przy okazji zachęcam do oglądania programu Kultywator, programu o kulturze z katolickiego punktu widzenia. A jeśli Państwo chcą wesprzeć działalność tego kanału, to przypominam, że mogą to Państwo zrobić poprzez zarówno subskrypcję, polubienia, udostępnianie linków, a także poprzez wsparcie finansowe. Mogą Państwo zafundować mi kawkę wirtualną. Jak to zrobić, można się dowiedzieć pod spodem. Mogą to być naprawdę maluśkie kawki, takie espresso, może to być coś większego, może to być nawet kilkanaście filiżanek kawy, jeśli kogoś na to stać, jeśli ktoś chce wspierać promowanie dobrej książki katolickiej, konserwatywnej i takiej, w której można znaleźć piękno, prawdę i dobro. A więc zachęcam do tego, jest też serwis Zrzutka, tam można robić wpłaty cyklicznie, można dokonać wpłaty jednorazowej z góry za wszystkie formy wsparcia, także te najmniejsze. Ogromnie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków BookTube i mówiąc krótko, z Panem Bogiem!